Dzień dobry, ze mną jest Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Przeczytałem dzisiaj wasz raport waszego autorstwa o biedzie w Polsce i to trzeba przyznać, jest wstrząsający dokument. Dwie liczby na początek. 2 miliony osób w Polsce żyją w skrajnej biedzie i tylko w ciągu roku takich osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, przybyło aż 400 tysięcy, w tym 100 tysięcy dzieci. Pytanie przedługie, ale ważna sprawa. Skąd tak ogromny wzrost? No myślimy, że to jest kwestia jeszcze COVID-u. Wiemy, że te liczby się nie zmniejszają. To nas niepokoi, bo gdyby to był chwilowy takie zawirowanie chwilowe po lockdownie, to może byśmy byli bardziej uspokojeni, że wychodzimy z tego, ale nie wychodzimy. Nadal to jest bardzo podobna liczba. Ona się nie zmniejsza. Pamiętajmy, że za każdą liczbą stoją realni ludzie. To jest pani Wiesława, to jest pan Adam, to jest Lenka, która chodzi z innymi dziećmi do szkoły i nagle znalazła się w takiej sytuacji, bo to skrajne ubóstwo to jest wbrew pozorom bardzo taka konkretna sytuacja. Sytuacja, w której osoba ma około 600 zł albo mniej na życie przez cały miesiąc. Czyli w przeliczeniu około 20 zł dziennie. Na wynajęcie mieszkania, na żywność, na środki czystości, na leki, jeżeli zachoruje, na wszystko. W raporcie rzucają się w oczy takie przykłady właśnie, o których pani mówi, ludzi, którzy stoją za tymi liczbami, bo kiedy słyszymy 2 miliony osób żyjących w skrajnej biedzie i 400 tysięcy osób, które w tym roku przybyły, oczywiście to jest dużo, tak, ale jak inaczej wyobrazić sobie to niż przez pryzmat, przez perspektywę ludzi. No i tak. Słyszymy, że na przykład ktoś na jedzenie ma 5 zł dziennie, ktoś inny ma 4 zł dziennie, ktoś inny ma 9 zł dziennie na jedzenie. To nam te różnice wydają się nieduże, prawda? My też czasem patrzymy na to, jak wydajemy pieniądze i widzimy, że wszystko drożeje, bo inflacja jest ogromna. Ta inflacja przy ludziach, którzy właśnie takie kwoty i takimi kwotami niestety dysponują, ona ich uderza jeszcze bardziej, prawda? Rzeczywiście zauważyliśmy, no zawsze kryzys uderza w pierwszej kolejności w osoby, które już wcześniej miały trudno, miały gorzej, miały mało. I to jest tak, że oglądając każdą złotówkę, jeżeli mamy 8 zł na wyżywienie w ciągu dnia i oglądamy każdą złotówkę... Często nie tylko dla siebie, ale również dla dziecka, dla swoich bliskich. Tak, na przykład. Albo jest para starszych osób i jest 10 zł. I dla nich to, że ziemniaki zdrożały o 50 groszy, to jest tragedia, bo to oznacza, że te ziemniaki po prostu będą w domu rzadziej. A często te ziemniaki z jakimś tłuszczem to jest jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Ja chciałbym, żebyśmy zadziałali przez chwilę na wyobraźnię naszych słuchaczy. To też jest w waszym raporcie. Wyobrażacie sobie blok, w którym jest 100 mieszkań, tak? Jeżeli żylibyśmy w takim bloku i on był idealnym odbiciem tego, co się dzieje w Polsce, to w jakich warunkach żyliby jego mieszkańcy? To jest bardzo trudne wyobrazić sobie, że w 4 mieszkaniach nie ma w ogóle ogrzewania. Ja o tym ogrzewaniu często myślę, dlatego że jestem bardzo ciepłolubną osobą i myślę przez siebie bardzo. Ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym myśleć i w ogóle myśleć o swojej przyszłości, o jakiejś zmianie w swoim życiu, mieć w ogóle jakąkolwiek życiową energię w momencie, kiedy w zimie byłoby mi zimno w mieszkaniu, gdybym zakręciła kaloryfer. Nie wyobrażam sobie tego. A ludzie nie tylko mają zakręcony kaloryfer i nie grzeją, bo nie mają na to pieniędzy, ale w 6 z tych mieszkań nie ma łazienki, czyli nie mają jak się umyć. I my wyobrażamy sobie to mieszkanie, ale ja trafiłam w zeszłym roku do pani Marii, która w środku Krakowa, w kamienicy, żyje w mieszkaniu, w którym tej łazienki nie ma. Ma kran z zimną wodą, nie stać jej na remont. Jest emerytowaną salową, ma emeryturę, ta emerytura starcza na opłacenie mieszkania, na żywność, ale na remont już nie. Gdybyśmy żyli w takim miejscu, gdybyśmy rzeczywiście mieli taką możliwość, to pewnie widzielibyśmy, jakie są problemy naszych sąsiadów. A jak jest z dostrzeganiem właśnie kłopotów związanych ze skrajnym ubóstwem w Polsce? Czy my, Polacy, widzimy, w jakich warunkach nasi rodacy żyją? Chcieliśmy to zbadać i przeprowadziliśmy, Szlachetna Paczka przeprowadziła badania tuż przed wydaniem raportu o biedzie, które nas zaskoczyły. Zaskoczyły nas wyniki. 1/3 Polaków mówi, że nie ma biedy, nie zauważa tej biedy, nie zna nikogo, kto jest w kryzysie materialnym, nie zna nikogo, komu nie starcza na leki, jedzenie czy na opłaty za mieszkanie. Biorąc pod uwagę, jak duża jest liczba tych osób, które w ubóstwie żyją, nie tylko tym skrajnym, ale w ogóle, którym brakuje do pierwszego, a to jest już dużo większa liczba niż 2 miliony, no to te nasze zamknięte oczy i niezauważanie jest zdumiewające. A z czego to może wynikać, że nie widzimy tego? No przecież mówi się o tym głośno, słyszymy to bardzo często gdzieś w radiu, gdzieś czytamy w gazetach. No to nie jest problem, o którym milczy się w mediach. Myślę, że z jednej strony
być może nie zauważamy wtedy, jak nie chcemy myśleć o rzeczach nieprzyjemnych, a tych rzeczy nieprzyjemnych ostatnio mamy bardzo dużo. Tak? Żyjemy w dużej niepewności, jest COVID, jest czwarta fala, nie wiemy, jak, co nas czeka za rogiem, czy my nie stracimy pracy, jak będzie za rok, za pół roku, czy nasze dziecko będzie chodziło do przedszkola czy szkoły, czy za chwilę nie pójdzie na kwarantannę. I myślę, że w tej niepewności życiowej z jednej strony nie chcemy zauważać takich rzeczy, a z drugiej strony to jest to też, co w paczce zauważamy, że trafiamy do osób, które żyją w kryzysie, i one wstydzą się o tym mówić, wstydzą się powiedzieć, potrzebuję pomocy. Też myślę, że mamy taką kulturę, w której trudno jest powiedzieć, tak, to ja potrzebuję pomocy. No właśnie o tej pomocy chciałbym teraz porozmawiać, bo może słuchają nas ludzie, którzy chcieliby pomóc, wyciągnąć rękę. Jak zaangażować się w Szlachetną Paczkę? W jakim momencie teraz jesteście? To znaczy, no, są rodziny, którym trzeba pomóc, które mają konkretne potrzeby, bo w Szlachetnej Paczce o to chodzi, że dostarcza się konkretne rzeczy, których oni potrzebują. Czy ktoś, kto nas teraz słucha, może się w to jeszcze włączyć? Może jeszcze w jakiś sposób taką paczkę stworzyć? Szlachetnapaczka.pl to ten adres. Bardzo prosty. Bardzo prosty. Tam możecie Państwo znaleźć zarówno raport o biedzie, o którym rozmawiamy, jak i możecie znaleźć taki guzik wpłać i wpłacić na Szlachetną Paczkę, dzięki czemu docieramy do takich osób, o których dzisiaj rozmawiamy. Możecie Państwo też wybrać rodzinę ze swojej okolicy, dla której tą paczkę przygotujecie. A nie trzeba tego robić oczywiście samemu, możemy porozmawiać ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i jakoś razem to zebrać. Średnio rok temu paczkę robiło 24 osoby, myślę, że w tym roku średnio to może jedną być... paczkę? Jedną paczkę, tak. Bo jedna paczka to czasem kilkanaście, kilkadziesiąt pudełek. Czasem to jest kurs języka angielskiego, czasem to jest kurs prawa jazdy, czasem to jest motorower, a czasem to jest remont i dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. A czasem może to być na przykład pomoc w podłączeniu sieci ciepłowniczej do mieszkania, jeżeli ludziom jest zimno, no bo mówimy też o tym, idzie zima przecież, tak, prawda? Tak, też się zdarza, że uruchamiamy sołtysów, wójtów, prezydentów miast i pomagamy takim osobom, które nawet nie wpadły na to, że mogą o tą pomoc poprosić. Szlachetnapaczka.pl to jest adres, pod który chcemy się udać, jeżeli byśmy chcieli pomóc. No właśnie, idzie zima, bo o tym też pani mówiła. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak to wygląda? To znaczy, ile osób doświadcza tego problemu? Po prostu będzie im zimno teraz w najbliższych miesiącach. Jak to wygląda w Polsce? Jak patrzymy na te osoby, do których docieramy z paczką, to rzeczywiście opał to jest jedna z głównych potrzeb, która jest szczególnie w małych miejscowościach. Tam, gdzie właśnie nie ma centralnego ogrzewania i tam, gdzie ludzie nie mieszkają. W miastach trudniej jest to sobie wyobrazić, prawda? Jednocześnie... akurat to z mojego doświadczenia wolontariackiego, Kraków, Swoszowice i rodzina, która tak, żyła niepodłączona do sieci, bo musiałaby wykonać w domu remont, podłączyć kaloryfery, zrobić sobie remont w domu, za który musiałaby zapłacić. Na to ich nie było stać. Szlachetnapaczka.pl to jest, jeszcze raz przypominam, adres, pod który wchodzimy, jeżeli chcemy pomóc, jeżeli chcemy stworzyć paczkę, jeżeli chcemy pomóc jakiejś rodzinie. Nie musimy tego robić samemu, prawda? Możemy poprosić przyjaciół o pomoc. Joanna Sadzik cały czas jest moim i Państwa gościem. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy do rmf24.pl, na naszą stronę internetową, do radia internetowego rmf24 oraz do interi.pl. Choroba, nadużywanie alkoholu, życiowa niezaradność, lenistwo. Ponad połowa ludzi, którym zadaliście pytanie o przyczyny biedy, wymieniła właśnie takie odpowiedzi. Dlaczego tak często słyszymy taki pogląd? Taki trochę, nie trochę, taki negatywny, no bo tutaj wymienia się często negatywne cechy. No, lenistwo to nie jest pozytywna cecha. Skąd takie przeświadczenie społeczne, że jeżeli ktoś jest biedny, ubogi, to jest na przykład leniwy, bo niektórzy tak mówią. To jest trudne, bo tak naprawdę daliśmy osobom badanym do wyboru mnóstwo przyczyn biedy. I to są te, które otrzymały najwięcej punktów, a można było zaznaczyć bardzo różne odpowiedzi i nieskończoną ich ilość. I rzeczywiście myślę, że dlatego zaznaczamy lenistwo, czy alkoholizm, czy niezaradność życiową, że przyznanie, że czasem po prostu nie mamy wpływu na to nasze życie i czasem po prostu ludzie nie z własnej winy znajdują się w takiej sytuacji, albo powiedziałabym nawet, że zwykle nie z własnej winy znajdują się w takiej sytuacji, byłoby trudne, bo to by oznaczało, że każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Z tych badań też wynika, że ludzie uważają, że każdy może się rzeczywiście znaleźć. To jest taka niekonsekwencja. Jest mała niekonsekwencja, bo zdaje się, że 88% osób, respondentów odpowiedziało tak, każdego może dotknąć taki problem w którymś momencie jego życia. I tyle samo powiedziało, że z biedy ciężko wyjść samemu.
Więc to jest mało konsekwentne. Mnie to martwi, że ciągle postrzegamy, mimo lat edukacji i mówienia o tym, o biedzie strukturalnej, o tym, że na przykład choroba w Polsce, wciąż choroba członka rodziny oznacza, że jedna z osób zazwyczaj rezygnuje z pracy. I wszystko jedno, czy to jest starsza mama, starszy tata, czy dziecko, które rodzi się z niepełnosprawnością, zwykle jedna osoba po prostu przestaje pracować. I ten wkład jej materialny do życia rodziny, jednej wypłaty, czasem decyduje o tym, że ta rodzina po prostu zjeżdża po równi pochyłej. Czy takie osoby, no, mówi pani właśnie o takim wydarzeniu, które ciężko przewidzieć, tak? Choroba bądź urodzenie się chorego dziecka. Jak wygląda, jeżeli chodzi o zwracanie się o pomoc do struktur państwa? Czy są to ludzie, którzy są w stanie uzyskać jakąś realną pomoc, czy to jest ledwo namiastka pomocy? Trafiamy do osób, które nawet nie wiedzą, jaką pomoc mogą uzyskać. Które nie wiedzą o tym, że w ich miejscowości działa coś takiego jak opieka wytchnieniowa, czyli że może ich ktoś zastąpić. Żyjemy też w takiej kulturze, gdzie wielu osobom ciężko sobie wyobrazić, że oddają tego chorego rodzica czy chore dziecko pod opiekę komuś obcemu i idą do pracy. Myślę, że tutaj przyzwolenie społeczne jest na to niewielkie. Czy łatwo dostać pomoc? No, widzimy mnóstwo zbiórek, tak? Zbiórek, gdzie dokładamy się dlatego, że dziecko potrzebuje jakiegoś drogiego leku, który jest nierefundowany, czy operacji, która tak naprawdę uratuje jego życie albo uratuje jego zdrowie, ale nie jest wykonywana za darmo. A nie jest czasem tak, że niektórzy ludzie mogą mieć taką psychiczną barierę w proszeniu o pomoc? No, czasami tak bywa, że to może być taki osobisty problem. Nie dałem sobie rady, będę prosił o pomoc, będę się z tym źle czuł? Dostrzegacie taki problem u ludzi, z którymi rozmawiacie? Dostrzegamy taki problem, jak trafiamy na przykład do osób starszych, to one w pierwszym momencie niemal zawsze mówią, ale idźcie do kogoś, kto ma gorzej, idźcie do kogoś, kto ma dzieci, bo dzieciom to trzeba pomagać. Ja sobie jakoś radzę, ja tutaj jem ten chleb przez cały miesiąc, co drugi dzień ugotuję sobie jakąś ciepłą zupę, albo sąsiadka się ze mną jedzeniem podzieli. Ja już nic nie potrzebuję w życiu. To bardzo często to jest pierwszy moment, a potem jak zaczynamy drążyć, dopytywać, wolontariusz czasem 5-6 razy spotyka się z tą osobą, zaprzyjaźnia się z nią i dopiero wtedy wychodzi, w jak trudnej sytuacji ta osoba się znajduje. I rzeczywiście na przykład bon do apteki dla takiej osoby albo remont, właśnie wykonanie łazienki chociażby w tym domu, czy dostosowanie łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprawia, że jej życie zmienia się diametralnie. Jeszcze wrócę do wątku, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Jest taki problem w Polsce jak stereotypizacja biedy. No, na przykład takie przysłowie: bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy. No, są takie hasła czasami powtarzane przez ludzi i one może tak trochę bezmyślnie niosą się gdzieś w społecznej świadomości. Dostrzegacie taki kłopot? Dostrzegamy taki kłopot i zapytałabym wtedy: dobrze, a dlaczego się nie uczył za młodu? Bo to jest bardzo często problem, tak, że rodzimy się, na co nie mamy wpływu, w rodzinie, która już ma niewiele pieniędzy i żyje naprawdę od pierwszego do pierwszego. Rodziców nie stać na to, żeby posłać dzieci na dodatkowe lekcje, żeby realizowały swoje hobby, żeby na przykład w momencie, kiedy zaczynają mieć problemy z nauką, żeby pojawił się korepetytor, nie stać na dobrą szkołę. Czasem te dzieci też są wykluczone społecznie, dlatego że nie stać rodziców na to, żeby to dziecko poszło z prezentem urodzinowym do koleżanki, więc jak jest zaproszone na urodziny, to nie idzie. Siłą rzeczy nie ma znajomych, nie ma obszaru wsparcia i wtedy, jeżeli takie dziecko nie ma w sobie dość zapału albo nie trafi na fantastycznego nauczyciela, który wyciągnie je za uszy, to ono tak naprawdę potem żyje dokładnie tak samo jak jego rodzice, nie widząc perspektyw. Jak trafiamy do takich rodzin, to zazwyczaj od rodziców, jak pytamy, jakie macie marzenia, to niemal wszyscy rodzice mówią, żeby moje dziecko żyło inaczej, żeby mojemu dziecku było lepiej. Jednocześnie niewiele jako społeczeństwo robimy na rzecz tego, żeby te dzieciaki z tego wyciągnąć i żeby im zaoferować właśnie chociażby dodatkową naukę, żeby to przysłowie stało się nieprawdziwe. No, to czego nam brakuje jako społeczeństwo, żebyśmy zaczęli dostrzegać kontekst tego problemu? No bo kontekst jest wszystkim, prawda? Właściwie we wszystkich tych sytuacjach. Brakuje nam empatii, wiedzy, edukacji? Myślę, że edukacji,
Myślę, że takiego skupienia się nie tylko na sobie, ale też na właśnie na społeczeństwie, takiego myślenia, chociaż nasi wolontariusze to mają, to jest 8 tysięcy osób, które w tym momencie są w Polsce i odwiedzają rodziny. I znajdujemy ich co roku, więc jakby... Myślę, empatii nie brakuje. Empatii nie brakuje, to tak. Akurat dobra wiadomość. Natomiast tak, rzeczywiście brakuje nam takiego szerszego spojrzenia i myślenia, że okej, całego świata nie zmienię, ale mam wpływ na życie tej jednej osoby. Jak robię paczkę, mam wpływ na życie tej jednej rodziny. Mogę je zmienić. Warto sobie też chyba zdać z tego sprawę, że to często nie jest jakiś duży wysiłek, prawda? To nie trzeba poświęcić jakoś bardzo dużo czasu albo bardzo dużo środków, żeby to zrobić. W Akademii Przyszłości, który jest drugim projektem siostrzanym Szlachetnej Paczki, mamy dzieciaki, gdzie wolontariusz pracuje z dzieckiem, spotykając się na godzinę raz w tygodniu i przez kilka miesięcy. I tyle wystarczy, żeby dzieciak zaczął inaczej myśleć o sobie i żeby zaczął widzieć w ogóle swoje możliwości, swoje talenty i wierzył w siebie i był mocniejszy. Godzina raz w miesiącu. Godzina raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu przez kilka miesięcy. Myślę, że jakby sobie taką godzinę, którą spędzamy na przykład bezmyślnie przeglądając... strony internetowe chociażby. Tam różne rzeczy na smartfonie, prawda? No, wystarczy otworzyć Facebooka i można rolować i rolować. Mam wrażenie, że często te problemy, które się ostatnio pojawiają i narastają, ten problem, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli to, że przybyło aż 400 tysięcy ludzi żyjących w skrajnej biedzie, tłumaczy się, ale nie tylko to, również samotność, która wśród wielu ludzi jest obecna, tłumaczy się właśnie jednym słowem, pandemia. To wystarczy, żeby wytłumaczyć ten kłopot i to, że ono się pogłębia? O epidemii samotności słyszeliśmy już przed pandemią. To słowo epidemia teraz tak brzmi, tak kojarzy nam tak się trochę... tylko z COVID-em, ale tak, mówiliśmy o epidemii samotności. Raport o samotności, który wydaliśmy pierwszy raz w 2020 roku, rzeczywiście mówił o tym, że szczególnie w przypadku osób starszych, one jakby same się wykluczają ze społeczeństwa, ale też nie ma takich masek, które by je ciągnęły do tego społeczeństwa, które by aktywizowały seniorów. Jeżeli senior nie ma w sobie samozaparcia, jeżeli nie ma drugiego seniora obok siebie, czyli umiera na przykład ktoś bliski, to tak, to te osoby są samotne. A macie takich ludzi u siebie, dla których wizyta wolontariuszy jest dodatkowo fajna, bo przychodzi do nich ktoś i nie mieli okazji z nikim porozmawiać od dłuższego czasu? To są takie niesamowite historie, jak u pani Ireny, gdzie wolontariusze przyszli i ona w ogóle twierdziła, że nie jest jej potrzebna Szlachetna Paczka, absolutnie. I proszę sobie wyobrazić, 8 zł dziennie. Wolontariusze przyszli, jak przyszli drugi raz, to ona wyciągnęła ptasie mleczko. Tak naprawdę cały budżet, chyba dwudniowy na wyżywienie, wydała na to ptasie mleczko, bo tak bardzo cieszyła się, że ktoś do niej przyjdzie i chciała po prostu poczęstować. I tak, pani Irena otrzyma Szlachetną Paczkę, jednocześnie ona cały czas mówi, że najważniejsze dla niej jest to, że w ogóle ktoś na nią zwrócił uwagę i ona odzyskała chęć do życia. Mówiła, że wcześniej czekała tylko na śmierć, a teraz ona ma po co żyć. Zaprzyjaźniła się z wolontariuszami, sama się zastanawia, co by mogła zrobić. W ogóle wszystkich seniorów też zapraszamy do wolontariatu, bo to jest fantastyczne móc podzielić się swoim doświadczeniem życiowym. I o tym też, wydaje mi się, mówimy za mało. A jeśli chodzi o te skutki ekonomiczne, tak, pogarszającą się sytuację ekonomiczną wielu, wielu tysięcy rodzin, to też ten fakt, że to się dzieje, możemy tłumaczyć tylko pandemią, czy są również inne czynniki, które na to wpływają? Ja nie jestem ekonomistą, więc nie podejmuję się wytłumaczyć, skąd inflacja. Inflacja, myślę, jednocześnie, jeżeli chodzi o pandemię, widzimy, że no, jak popatrzymy z perspektywy dużego miasta, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, może to tak nie wygląda, ale proszę sobie wyobrazić jeden zakład, który produkował jakieś części do, powiedzmy, pralki, który był w miejscowości X, tak, i zatrudniał naprawdę wszystkich dookoła. W tych miejscach bardzo często można pracować tylko w urzędzie, w szkole albo w takim zakładzie. I w momencie, kiedy w takim zakładzie wali się łańcuch dostaw, bo Chiny się zamykają na przykład, tak? Albo... Kanał Suezki jest zablokowany przez wielki kontenerowiec. Prawda? To w tym momencie nam się wydaje, że to się dzieje daleko, ale tak naprawdę to ma wpływ na ten zakład taki, że zwalnia się wszystkich pracowników, których da się zwolnić zgodnie z prawem, a resztę wysyła się na postojowe, tak? Czyli w momencie, kiedy dwie osoby dorosłe z trójką dzieci, rodzina, która żyje w miarę normalnie, dwie osoby zarabiają pieniądze w tym zakładzie, jedna zostaje zwolniona, a druga jest na postojowym, to sytuacja rodziny zmienia się z dnia na dzień. Zmienia się dramatycznie i taka zmiana przydarzyć się może każdemu, chyba o tym warto pamiętać, prawda? Każdemu. W ogóle tak, myślę, że w biedę można wpaść z dnia na dzień, bez swojej winy,
I ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę na sąsiadów, na swoich bliskich, na swoją rodzinę, ale też na te osoby, które są dalej, na te osoby, które mieszkają razem z nami w tym bloku i mieszkają w drugiej klatce, na drugim piętrze. Zadajmy im czasem pytanie, jak widzimy, że coś nam się nie podoba i ktoś inaczej wygląda, niż wyglądał do tej pory. Zadajmy pytanie, czy mogę pani w czymś pomóc, czy mogę panu w czymś pomóc, czy wszystko u pana w porządku. Myślę, że warto też jakby poruszyć taką kwestię, że łatwiej jest chyba w biedę wpaść, niż z niej wyjść, tak? No i z waszych doświadczeń, jak wygląda wychodzenie z biedy? Czy to się udaje? To jest bardzo mozolny proces. Czasem zdarzają się takie spektakularne sytuacje, jak taka historia pana Władysława, który nie miał czym dojeżdżać do pracy, bo mieszkał w miejscowości, w której nie jeździł autobus. Jeździł szkolny autobus, ale on jeździł w takich godzinach, gdzie do pracy 30 kilometrów nie miał jak dojechać. Dostał środek lokomocji w postaci motorynki i tyle wystarczyło, żeby on odbudował swoje życie. U pani Marii z kolei, która ma córkę z niepełnosprawnością, mieszka pod Gorlicami, wystarczyła maszyna do szycia, była wcześniej krawcową przed urodzeniem się córki, maszyna do szycia, która mogła być w domu, plus pierwszy kontrakt na szycie toreb reklamowych. I to zmieniło jej życie, tylko dlatego że ona wróciła do zawodu. Przykłady ale rzeczywiście budujące, ale to nie jest powszechne, prawda? One są spektakularne, tak. Natomiast Jak pomóc parze 84-latków z Anina, którzy żyją w domu, w którym jest gnijąca podłoga i leje się z dachu? To, co możemy zrobić, to znaleźć darczyńcę, który zrobi remont albo który sfinansuje ten remont. Możemy im trochę ułatwić życie, ale tak naprawdę ich sytuacji diametralnie nie zmienimy. Ale każdy z państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, oglądają, może pomóc. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, szlachetnapaczka.pl, tam są naprawdę wszystkie informacje. Można poczytać, podane w bardzo prosty, bardzo konkretny sposób. Zachęcamy do klikania w ten link. Ze mną była pani Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.